Dzień dobry Państwu. Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Think Tank. Witamy na naszym kolejnym BookTalku. A dziś tematem jest książka, która myślę, że każdego z Państwa może wciągnąć, zainteresować znakomitą pozycją na takie trudne czasy, w jakich dzisiaj żyjemy. Większe zło, polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski. Jednym słowem, proszę Państwa, niezwykle ciekawy historyczny reportaż. Jest z nami autor tego reportażu, tej książki, tej analizy, Arkadiusz Stępin, pan profesor Arkadiusz Stępin. Dzień dobry, Arku. Witam, dzień dobry. To witam siebie, witam Państwa. Pan profesor Stępin jest profesorem, jest akademikiem, pracuje na Wyższej Szkole Europejskiej imienia Tischnera, ale także robił doktorat i habilitację w Niemczech. Jest znanym ekspertem od Niemiec, ale także od historii Watykanu. I tutaj, jak rozumiem, wydawnictwo Agora zaproponowało i umożliwiło wydanie naprawdę sensacyjnego thrillera, tak to chyba można opisać, o morderstwach. O zabójstwach politycznych w okresie zimnej wojny. Tak naprawdę na tym się skupiasz, ale przelatujemy w zasadzie wszystkie kontynenty. Zanim wejdziemy w szczegóły, powiedz mi, Arku, dlaczego napisałeś taką książkę akurat teraz? Co cię skłoniło do takiego tematu? Zgodnie z łacińskim przysłowiem, książki mają swoją historię. I ja pisałem ją wcześniej, przed nawet planowaną, zamierzoną agresją Rosji na Ukrainę. I wszystkie te spekulacje, które teraz powstają wokół ewentualnego usunięcia absolutnego zła, czyli prezydenta Rosji, nie są efektem moich przemyśleń. Inaczej mówiąc, ta inspiracja, pomimo że książka wyszła w tej chwili, ta inspiracja do książki nie jest pochodną sytuacji w Ukrainie i mrocznej przyszłości Putina. No bo też jednym z wątków, które opisujesz, to są zabójstwa w Rosji, zabójstwa polityczne na zlecenie Kremla, między innymi zabójstwo Niemcowa. Ale nie tylko, dlatego że z równą uwagą poświęcasz tutaj miejsce zabójstwom w czasie zimnej wojny, na przykład dotyczącym czy uderzającym w Watykan. Między innymi Państwa na pewno zainteresuje wątek zamachu na papieża, ale także arcybiskupa Romero w Salwadorze. Więc nie tylko Rosja, to nie jest książka tylko o Rosji, tylko raczej właśnie o motywach, dla których autorytarne reżimy decydują się na wydanie takiego polecenia zabójstwa, ale z drugiej strony piszesz także o organizacjach terrorystycznych. Więc jeśli można, pierwszy rozdział w ogóle zaczyna się taką analizą. Opisz proszę, jak twoim zdaniem wygląda motywacja przy takich politycznych zabójstwach? Faktycznie odpowiem jeszcze szybko na to niezadane mi pierwsze pytanie. Rzeczywiście ta mapa zamachów, ona rozkłada się na cały świat, ponieważ chronologiczną cezurą dla mojej książki był ten okres zimnej wojny. Z jednej strony lata 60., 70., kiedy ta wojna, zimna wojna była w toku, a z drugiej strony koniec zimnej wojny, jakkolwiek te morderstwa z nadania czy ze zlecenia prezydenta Putina, one wykraczają poza rok 1990, bo zamachy na Skripala, no to jest sprawa ostatnich kilku lat, 2017 rok. Ale wpisują się, jak rozumiem, w tę logikę zmagania dobra ze złem i rywalizacji w tym momencie Rosji ze światem demokratycznym, co jest praktycznie przedłużeniem zimnej wojny. No, wielu komentatorów, wielu analityków nawet używa bezpośrednio tego porównania dzisiejszego okresu, dzisiejszej sytuacji w spolaryzowanej w świecie, jakkolwiek wielobiegunowej, to mimo wszystko skoncentrowanej na konfrontacji między światem Zachodu, światem demokracji, a tą Rosją reprezentującą imperializm. No mówimy nawet o zimnej wojnie 2.0, o jakiejś nowej odsłonie zimnej wojny, o drugiej zimnej wojnie. Dokładnie. Te wszystkie metafory mają pewną niedoskonałość, ale w moim przekonaniu one wyrażają właśnie tą istotę konfrontacji z lat tej klasycznej zimnej wojny 40
6 do 89. Dwie siły, które próbują podporządkować sobie resztę podmiotów politycznych, które próbują wyjść zwycięsko z bilateralnej konfrontacji. I ta mapa zamachów politycznych w okresie zimnej wojny obejmowała wszystkie kontynenty. Mało tego, ona dotarła także do Watykanu, dlatego Watykan jako arena konfrontacji zimnowojennej jest również uchwycona, zwłaszcza w tym okresie lat 80., no kiedy, wiemy to doskonale, Jan Paweł II usytuował się w tej krucjacie przeciwko Związkowi Radzieckiemu, przynajmniej w realpolitik, bo Watykan prowadził bardzo zgrabną politykę i na zewnątrz zachowywał neutralność. Natomiast to zasadnicze pytanie, które mi zadałaś, jaką inspiracją kieruje się zamachowiec, to zdradza to niedoszły tytuł tej książki, który był nieco inny. W moim zamyśle miała ona się nazywać W imię sprawiedliwości, ponieważ tak jak ten pierwszy paradygmatyczny zamach, który się udał, ponieważ tyran został zgładzony, ale zamierzenie, które kryło się za zgładzeniem tyrana, nie zrealizowało się, mam na myśli mord na Juliuszu Cezarze, to w ramach właściwie tego paradygmatu rozgrywa się większość zamachów politycznych. Ja tylko przypomnę, Juliusz Cezar był konsulem i w opinii swoich współczesnych w antycznym Rzymie koncentrował zbyt dużo władzy. I ci Rzymianie, antyczni Rzymianie byli przekonani, że właściwie są świadkami procesu, w którym Juliusz Cezar koncentruje władzę w swoich rękach tak bardzo, że za chwilę przekształci ją w monarchię. A oni psucia republiki. Tak, podżynania fundamentów tej znakomitej republiki i za chwilę okaże się, że będzie się koronował na króla. I temu chcieli zapobiec Rzymianie. Jak się okazało, mord został zgrabnie przeprowadzony, Juliusz Cezar został usunięty, a mimo to Rzym nie uchronił się przed monarchią. Następca Juliusza Cezara, Oktawian August, przybrany jego syn, wprowadził cesarstwo. Czyli jak rozumiem, też stawiasz tezę, że morderstwo może nastąpić także w słusznej sprawie. Intencje mogą być dobre, chociaż już skutki tych politycznych morderstw w historii świata niekoniecznie spełniały te zakładane nadzieje. Ale uwagę jednak poświęcasz mordom politycznym, no, zlecanym przez autorytarne reżimy XX wieku. Chciałabym cię jeszcze zapytać o te motywy i na ile te mordy były skuteczne, to znaczy na ile one realizowały z kolei zamierzenia władzy. Były zamachy polityczne, które usuwały tych głównych aktorów politycznych, które spełniały swoje założenie, czyli przecinały proces, za którym krył się aktor polityczny. Konkretnie, mord, zamach polityczny na Izaaka Rabina w Izraelu w 1995 roku praktycznie do dnia dzisiejszego zahamował proces pokojowy. Rabin był tym, który wyrósł z podglebia izraelskich jaszczębi, inkarnował ten ultraprawicowizm izraelski na konfrontacji na Bliskim Wschodzie z Arabami. No i dał się namówić prezydentowi Clintonowi na ten program pokoju za ziemię i okazało się, że nie wszyscy w Izraelu byli z tego zadowoleni. Była mniejszość, właśnie to jest istotne, była mniejszość ultraradykalna, która nie godziła się na program pokojowy Izaaka Rabina i go zniszczyła. I w tym momencie mamy jakby zaprzeczenie mojej tezy, ale to jest absolutna mniejszość, ponieważ takich przypadków, zwłaszcza w okresie zimnej wojny, było niewiele.
Tym Przy czym niemniej. tutaj jest chyba troszkę inna kategoria w tym momencie tych zabójstw, o których też piszesz w książce, czyli zabójstwa wynikające z napięć i niezgodzenia się z tym, co mówi jeden z liderów i usunięcie go nawet przez swoje własne środowisko czy własny naród. Opisujesz też sytuację Mahatmy Gandhiego, który został zabity tak naprawdę przez radykalnego hinduistę. Dlatego, że nie podzielał poglądów Gandhiego, że trzeba stworzyć państwo no de facto świeckie, czy państwo takie dobre dla różnych religii w Indiach. Więc trochę to są inne motywy, ale jak rozumiem, wpływają na historię świata zasadniczo, bo eliminują aktora, jak powiedziałeś. Tak, a eliminują aktora. Nie zawsze musi być to jedna figura, jeden aktor polityczny. W przypadku frakcji Czerwonej Armii było to właściwie społeczeństwo niemieckie, które poprzez zastraszanie miało wywrzeć wpływ na swoich przedstawicieli demokratycznych, na swoich przedstawicieli politycznych. Morderstwa, zabójstwa frakcji Czerwonej Armii, czyli mówimy tu o zamachach ultralewicowej grupy, która w pewnym momencie współpracowała nawet z niemiecką Stasi i miała zdestabilizować to państwo Konrada Adenauera, utożsamiane przez nich z państwem hitlerowskim, właściwie będącym kontynuacją państwa, kontynuacją III Rzeszy, miało zostać na tyle zdestabilizowane, by społeczeństwo niemieckie już metodami demokratycznymi wywarło wpływ, ale w kierunku realizacji postulatów frakcji Czerwonej Armii. Jakkolwiek zdarzały się porwania ludzi z tego politycznego establishmentu, ale nie z samej góry, bo my kojarzymy zamach polityczny właśnie z zamachem politycznym na absolutną szpicę społeczeństwa, państwa, na jego najwyższego przedstawiciela. Tak też było, ale w przypadku właśnie tej frakcji Czerwonej Armii, czy nieomówionej przeze mnie grupy Czerwonych Brygad, która funkcjonowała w analogicznym paradygmacie, chodziło o zastraszenie i zmuszenie do wywarcia wpływu na czołowych polityków państwa przez społeczeństwo szantażowane przez terrorystów. A dlaczego, jeśli mogę cię zapytać tak przewrotnie, w XXI wieku, kiedy no wydaje się, że na razie przynajmniej nie ma jeszcze wyraźnie tej rywalizacji, ona się zarysowuje na razie między Zachodem a Rosją, w perspektywie jest konflikt amerykańsko-chiński czy zachodnio-chiński być może, na ile wiedza z XX wieku może nam się teraz przydać do analizy sytuacji współczesnej, bo wydaje mi się, pomimo tego, że mówimy o zimnej wojnie 2.0, że no, świat poszedł do przodu w tak wielu elementach, że być może mordy polityczne nie rozwiązują dzisiaj żadnego problemu. Czy jest inaczej? Mordy polityczne, co starałem się też zasugerować w książce, nie spełniają swoich obietnic, swoich postulatów. Może bardzo konkretnie odwołam się do, w nawiązaniu do tej sytuacji obecnej i konfrontacji Rosji ze światem demokratycznym i fizycznym usunięciem Putina, odwołam się do znanej wszystkim analogii z lat II wojny światowej. Przecież dlaczego nie było ze strony aliantów zamachu na Hitlera? Były zamachy przeprowadzone przez samych Niemców, one się nie udawały, najbardziej spektakularne Stauffenberga w Wilczym Szańcu, mniej więcej kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Nie było jednak korelacji między jednym a drugim wydarzeniem. Alianci doskonale wiedzieli, gdzie jest Wilczy Szaniec, gdzie jest bunkier Hitlera i mogli przeprowadzić nalot, który wyeliminowałby Hitlera z gry. Natomiast od momentu, kiedy powstała koalicja w 1941 roku, koalicja antyhitlerowska, celem aliantów, także celem Związku Radzieckiego, było zlikwidowanie nazizmu. Nie było zlikwidowanie Hitlera, ale zlikwidowanie nazizmu. I dlatego
nie postanowiono wyeliminować w wyniku zamachu politycznego Hitlera, postanowiono wejść do Niemiec, zdobyć Berlin i narzucić Niemcom nowe reguły zachowania społeczno-politycznego, wyeliminować nazizm. I tego zamach, tych pokładów nadziei zamach nie spełniłby. W tym momencie podobnie jest z Rosją. To nie jest wojna prezydenta Putina, to jest wojna Rosji jako podmiotu politycznego, którego Putin jest jedynie może najbardziej krwawym i takim spektakularnym eksponentem. Ale to jest wojna racji stanu Rosji reprezentowanej przez Putina. Dlatego eliminacja Putina niewiele da. Czyli chcesz powiedzieć, że gdyby nawet ktoś planował usunięcie Putina, to niekoniecznie to rozwiązuje problem, jaki ma Zachód z Rosją, która stanowi dla nas, zwłaszcza na wschodniej flance, zagrożenie. Niemniej takie słuchy o tym, że on może być wyeliminowany, że jego najbliższe otoczenie może w pewnym momencie dojść do wniosku, że on jest już mało przydatny, zużyty, należy go zlikwidować, świadczą o tym chyba ogromne ilości wzmianek, że on jest na coś chory, że coś będzie się z nim działo, że będzie miał operację i tak dalej. Czy ty uważasz z twojej analizy, że jak się pojawiają takie plotki, to to może oznaczać jakiś rodzaj przygotowywania właśnie jakiejś akcji wokół lidera? One zdradzają zarówno to, o czym mówisz, że coś w trawie piszczy, i to z dwóch stron, bo i ze strony wewnętrznej wiadomo, że przy obecnej konstelacji dojście do Putina jest niewielkie. Ono przypomina trochę opisywaną przeze mnie analogię z Fidelem Castro, którego CIA od 60 roku próbowała usunąć i według statystyków przeprowadziła na niego prawie 500 operacji zamachowych. Tych 500 operacji to jest oczywiście liczba trochę naciągana, ale takie jak są rozumiem, to statystyki. Były plany, to były plany operacyjne usunięcia Castro. Tych samych zamachów i to takich zrealizowanych, które zakończyły się fiaskiem, było około 15. I dlaczego one się nie zrealizowały? Nie usunięto tego Fidela Castro. No właśnie dlatego, że CIA nawet wtedy nie posiadała możliwości operacyjnych operowania samodzielnie w otoczeniu Castro. Musiała wysługiwać się osobami trzecimi. Od kochanki po kelnera, czy w knajpie, do której zachodził w Hawanie Castro, były plany usunięcia Fidela Castro podczas nurkowania, zwabienia go poprzez taką mocno świecącą muszelkę, do której podpłynąłby nurkując, ona by wtedy eksplodowała. Wszystkie te plany wzięły w łeb. Dlaczego? Dlatego, że CIA nie miało bezpośredniego dostępu do Fidela Castro. Podobnie jest też w tej chwili z neurotycznym Putinem. Ale z twojej analizy wynika też, że bo ty piszesz o w ogóle też historii szpiegostwa przy okazji, no bo wiadomo, że żeby był zamach, to najczęściej musi się pojawiać intelligence, wywiad, szpiedzy i cała akcja przygotowywana. Na ile to się też zmienia, sposoby działania tajnych służb się zmieniają. Mamy nawet, i ty też to tytujesz w książce, pierwsze chyba bardzo ciekawe Muzeum Szpiegostwa w Waszyngtonie. Namawiamy Państwa gorąco też, żeby tam się kiedyś wybrać, bo rzeczywiście to też pokazuje, jak bardzo już takie staroświeckie nam się wydają te metody, które stosowano właśnie w czasie zimnej wojny. Tak, no w Waszyngtonie Muzeum Szpiegostwa jeszcze nie byłem, ale tajemnice szpiegostwa odsłaniają publikacje, także w jakimś stopniu publikacje naszego polskiego Siewierskiego. Ja natomiast zwróciłbym uwagę na to, że udział ochrony, udział kontrwywiadu, udział służb specjalnych w zamachach jest amorficzny, nie do końca znany, ponieważ służby są bardzo często tymi,
które maskują ślady, mają udział na przykład w zamachu i maskują ślady. I ten przykład z początku naszej rozmowy, czyli zamordowanie Izaaka Rabina, do dzisiaj, do końca nie mamy wiedzy, stuprocentowej wiedzy, w jaki sposób zawiodły na swoje własne życzenie służby Shin Betu. Ale jeszcze dokończyłbym tę myśl i przeniósł na jeszcze wyższą płaszczyznę. Sam zamach polityczny jest tak konstruowany w zamyśle mocodawców, że znamy egzekutora, tego, który pociąga za spust, natomiast nie znamy ich mocodawców. I w tym momencie, jeżeli mogę na chwilę przejść do zamachu na Jana Pawła II, my nie wiemy do dzisiaj, kto stoi za tym zamachem. Mamy w Polsce potężną literaturę, wiadomo z jakiego powodu, produkowaną w ilościach przemysłowych, która oskarża Bułgarię i KGB, ponieważ zamach był osadzony w tym konflikcie zimnowojennym. Ale przypomnę tylko słowa samego aktora Jana Pawła II, który miał doskonale do końca życia łącze z Białym Domem, łącze z Waszyngtonem i miał wgląd w dokumentację i przynajmniej w materiały CIA. Pojechał do Bułgarii pod koniec swojego życia i powiedział: Bułgaria nie jest sprawcą zamachu na mnie w 1981 roku. Labirynt, w którym my się poruszamy w przypadku zamachu na Jana Pawła II, jest tak wielki, ale on jest intencjonalny, oddaje sens zamachu. Od początku tworzy się mylne, fałszywe tropy, które mają śledczych doprowadzić do szału i do mylnej diagnozy. No i trzeba też powiedzieć, że wiele tych zamachów politycznych jest niewyjaśnionych do dzisiaj. Natomiast teorii tłumaczących te zamachy jest bardzo dużo. Przykładem może być zabójstwo prezydenta Kennedy'ego. Jest nawet specjalna strona, która spisuje internetowa wszystkie teorie spiskowe, które są wokół tego zamachu, też do dzisiaj niewyjaśnionego. Ja jeszcze chciałam, żebyś poświęcił chwilkę uwagi sposobom zabijania, no bo tak, twoja książka, chociaż pisana przez historyka, jesteś profesorem, nie jest książką naukową, proszę Państwa. To jest książka dla każdego z nas i jest to bardziej thriller niż dzieło analityczne nawet, ale czyta się rzeczywiście z zapartym tchem. Ty też dajesz przykłady metod. Najczęstszym jest oczywiście zabójstwo w postaci zastrzelenia, użycia pistoletu, ale już wspominałeś o Fidelu Castro, o bardzo wyrafinowanych sposobach przyciągnięcia uwagi tego głównego aktora. On był akurat miłośnikiem rzeczywiście nurkowania, pływania i jak znajdował wielkie, piękne muszle, to go to bardzo cieszyło. Więc poprzez muszle, poprzez taki zestaw wybuchowy w muszli. Czy możesz jeszcze nam zacytować parę innych technik czy sposobów, które były używane? No, wyobraźnia pewnie nie zna granic i pewnie jeszcze nie jedno zobaczymy niestety w XXI wieku, ale posłuchajmy troszkę o tym. No, w XX wieku ten pistolet i ta kula wydawały się najpewniejszą metodą, najpewniejszym narzędziem. Ale i nóż, i uduszenie, ja nie mówiłem o zamachu na Sikorskiego, generała Sikorskiego, jakkolwiek do końca nie wiemy, czy został zamordowany, czy zginął w katastrofie. Ale w przypadku Sikorskiego, Baliszewski, który praktycznie całe życie poświęcił na to, by udowodnić, że Sikorski zginął w zamachu, twierdzi, że mógł zostać uduszony, mógł zostać zaszczelony, mógł zostać zasztyletowany, nim jeszcze jego ciało znalazło się na pokładzie Liberatora. Zaczynasz w ogóle swoją książkę, jeżeli chodzi o przykłady, po tym pierwszym rozdziale takim opisującym w ogóle jakby paradygmat zamachu. Taki jest paradygmat, podłoże zamachu. Piszesz o dysydencie bułgarskim, który został zabity w taki dość oryginalny sposób. Ten bułgarski parasol przyszedł do historii zamachu, ponieważ ten dysydent bułgarski został otruty rycyną, którą wystrzeliwała
końcówka parasola, ukłucie końcówki parasola poprzez dotknięcie w ciało uwalniało, zwalniało woreczek z trucizną, dostawało się poprzez ukłucie do krwi i truło ofiarę. Ten bułgarski parasol tych sztuk KGB i Bułgarzy posiadali kilkadziesiąt, no ale tylko jeden, jedyny raz zostało to w sposób taki no, ewidentny udowodnione. Chodziło o przeciwnika politycznego Teodora Żywkowa. To oczywiście jest jakby dowodem na to, jak blisko współpracowały te wywiady krajów satelickich z tą naczelną, z tą centralą KGB w Moskwie, co z kolei jest sugestią dla forsowania tezy o zamachu na Jana Pawła II ze strony służb bułgarskich i centrali KGB Andropowa. I ten parasol, proszę Państwa, podobnie jak wiele innych rekwizytów z historii zimnej wojny i nie tylko, znajdują się właśnie w Muzeum Szpiegostwa w Waszyngtonie. A ja jeszcze na koniec naszej rozmowy chcę Cię zapytać o wnioski. No bo to rzeczywiście jest fascynująca historia, żeby przejść przez te wszystkie przypadki. Ty je opisujesz bardzo ciekawie i dokładnie. A więc kolejne zabójstwa polityków, kolejne przykłady działań terrorystycznych ugrupowań. Każdy miał swoją jakby tutaj wizję świata i swoje powody. Terroryści z reguły wyobrażali sobie, że działają w słusznej sprawie. A co będzie teraz, twoim zdaniem, w tym XXI wieku, o którym wspominaliśmy no, cały czas praktycznie te różnego rodzaju próby eliminacji politycznych przywódców bądź agentów nam towarzyszą. Wspominałeś tutaj trochę o mordach zlecanych przez Putina. Cytujesz w książce Niemcowa, który został zastrzelony w Moskwie, cytujesz Skripala. Jak przewidujesz dalej jakby rozwój no, tego wątku, że zarówno polityczni mocodawcy, skoro mamy zimną wojnę 2.0, jeśli ją mamy w ogóle, jak i być może te napięcia społeczne będą przynosiły nowe przykłady i za jakieś 20-30 lat czeka Ciebie konieczność napisania drugiej, kolejnej książki na ten temat? To akurat w przypadku historyka i politologa prognostowanie czy stawianie prognoz nie jest jakby wpisane w profesję. I będę raczej w szczęśliwej sytuacji, że z perspektywy faktu wydarzonego, który się wydarzył, czyli post factum, będę mógł podjąć się analizy. Natomiast ludzkość, generalnie powiem oczywiście, że ludzkość z obydwu stron nie zrezygnuje z tego narzędzia, jakim jest kreowanie rzeczywistości, jakim jest zamach polityczny, ale ja bym się upierał, że zamach polityczny, podobnie jak w przeszłości, w 90% nie spełni pokładanych w nich nadziei. I może na jeszcze jedno zwróciłbym uwagę. Nam się wydaje, że przykładając tutaj od razu postać Putina, usunięcie Putina miałoby w sobie jakieś cechy czynu moralnego, ponieważ usuwamy tyrana, podobnie jak w Rzymie usunięto tyrana Juliusza Cezara. Teraz usunęlibyśmy nie tylko z pobudek realpolitik, czyli pewnej racji stanu Putina, ale z przyczyn moralnych. I te przyczyny, ta motywacja moralna w moim przypadku tak w jakiś sposób jest kwestionowana na kartach mojej książki, czyli mord dokonany w imię sprawiedliwości, w imię ochrony ludzkości, bo tyran morduje i przeciwników politycznych, i tak jak w przypadku Putina opozycjonistów, nie do końca jest inspirowany tym aspektem moralnym, czyli szlachetnym czynem. To też jest pozostałością nawet biblijną, nie chcę się tutaj rozwodzić, ale mord Judyty w czasach antycznych na syryjskim wodzu, właśnie dokonany nożem, został podjęty z inspiracji moralnej, zyskał akceptację właśnie w jakiś sposób Boga Jawę, Boga żydowskiego i
I to pokłosie funkcjonuje u nas do dnia dzisiejszego. Stąd mamy to przekonanie, że usunięcie Putina byłoby w jakimś stopniu czynem moralnym, legitymizującym sam mord. Ja próbuję wykazać na kartach książki, że ta inspiracja z pobudek moralnych jest bardzo wątpliwa. Inspiracja jest wątpliwa i co gorsza, czy co ciekawsze, nie przynosi oczekiwanych rezultatów, często daje rezultaty dokładnie odwrotne od zamierzonych, przykładem Juliusz Cezar, a rzeczywiście Judyta z głową Holofernesa przeszła do kanonu Europy, historii sztuki. Tak jest, proszę Państwa. O tych i o innych przykładach poczytają Państwo w książce, najnowszej książce profesora Arkadiusza Stępina, Większe zło, polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski, jednym słowem thriller, ale w 100% oparty na faktach, świeżo wydany przez wydawnictwo Agora. Wakacje się zbliżają, więcej czasu. Książka gruba, ale fascynująca, szybko się czyta. Bardzo Państwa namawiamy do sięgnięcia po tę pozycję. Ja bardzo dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Stępin był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. I do zobaczenia na naszych kolejnych BookTokach. Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Think Tank. Do zobaczenia.